W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o zamachu na papieża Jana Pawła II, do którego doszło 13 maja 1981 roku na Watykańskim Placu Świętego Piotra w Rzymie. Dowiecie się, dlaczego włoscy śledczy nigdy nie zdołali w pełni wyjaśnić tego zamachu i ustalić wszystkich jego sprawców. Dochodziła godzina 17 13 maja 1981 roku, gdy papieski papa Mobile wyjechał na watykański plac Świętego Piotra. To był ten moment, gdy Jan Paweł II zwyczajowo pozdrawiał zgromadzonych na placu wiernych. Po okrążeniu lewej strony placu samochód papieża ruszył ku prawej. Na wysokości Wielkiej Spiżowej bramy papież pochylił się w stronę małej dziewczynki, aby ją przytulić. To właśnie wtedy, stojący kilka metrów od niego, młody mężczyzna wyciągnął pistolet i oddał w kierunku papieża dwa strzały. Papież natychmiast osunął się w ramiona siedzącego obok księdza Dziwisza, a na jego białej sutannie. Pojawiła się krew. Tłum ogarnęła panika. Samochód z rannym papieżem natychmiast ruszył w kierunku stojącej na placu karetki, która zawiozła go do rzymskiej kliniki Dżemelli. W eter poszła informacja, że stan papieża jest bardzo ciężki. Cały świat czekał wówczas w napięciu na kolejne informacje o jego stanie zdrowia. Wierni modlili się gorąco, aby Bóg zachował go przy życiu. Tymczasem strzelającego na placu Świętego Piotra do papieża mężczyznę zatrzymała włoska policja. Zamachowcem okazał się młody turek, Mehmet Ali Akça. Niebawem do funkcjonariuszy włoskiej policji zgłosili się świadkowie zdarzenia, którzy widzieli drugiego Mężczyznę, który po tym, jak padły strzały w stronę papieża, uciekał z bronią w ręku. Niektórzy mówili policji, że był jeszcze mężczyzna współdziałający z zamachowcem. Ich zdaniem, gdy padły strzały w kierunku papieża, on również uciekał w tym samym kierunku, co poprzedni. Kilka godzin później o tureckim zamachowcu, który strzelał do papieża, było już wiadomo prawie wszystko. Okazało się, że zanim przybył on do Włoch, miał już na koncie zabójstwo Abdi i tureckiego dziennikarza, za co trafił do więzienia, z którego potem jak się okazało, zbiegł. Ustalono również, że zamachowiec był wcześniej. Poszukiwany przez Interpol i włoską policję, ale pomimo tego faktu wielokrotnie przyjeżdżał do Włoch i je opuszczał. Jeszcze inne informacje podawane przez media mówiły, że Akcza już wcześniej planował zamordowanie papieża. Można było odnieść wrażenie, że zamach na papieża jest zdarzeniem, które. Nie ma już w sobie żadnej tajemnicy. Oto bowiem działający samotnie turecki zabójca dokonał szaleńczego zamachu na papieża. Sprawa na pierwszy rzut oka wydawała się prosta. 20 lipca 1981 roku zaczął się proces Alego Akczy. I bardzo szybko ten proces zdominowała wersja mówiąca o samotnie działającym zamachowcu, który dokonał szaleńczego zamachu na papieża. 24 września 1981 roku, po zaledwie dwóch miesiącach procesu, Akcza został skazany na dożywocie. Co ciekawe, skazany nie złożył apelacji od tego wyroku. Jednak kilka tygodni później uruchomione zostało nowe śledztwo w sprawie zamachu na papieża. Dość szybko przyniosło ono wiele nowych faktów. Jednym z takich faktów było ustalenie wspólników akczy Orala Selika, Bekira Selenka, Omera Bakciego i... Serdara Celebiego, członków skrajnie prawicowej tureckiej organizacji Szare Wilki. 25 listopada 1982 roku nastąpił kolejny zwrot w tym śledztwie. Zatrzymano Siergieja Iwanowa-Antonowa, szefa rzymskiej filii bułgarskich linii lotniczych Balkan Air. Jednocześnie wydany został nakaz aresztowania Teodora Ajwazowa i Jeliu Kolewa-Wasiliewa, dwóch bułgarskich dyplomatów pracujących w Rzymie. W reakcji na ten fakt Bułgarzy aresztowali dwójkę obywateli włoskich, Paula Farsettiego i Gabriele Trevisina, oskarżając ich o szpiegostwo na rzecz Włoch. Przebywający w rzymskim więzieniu Rebibia Ali Akcza zaczął wówczas poważnie obawiać się o swoje życie, o czym również dowiedzieli się włoscy śledczy. Potem miały miejsce kolejne zdarzenia mające bezpośredni związek z Akczą. 7 maja 1983 roku nieznani sprawcy porwali piętnastoletnią letnią Mirellę Gregorii, a Dwa miesiące później 22 czerwca, również piętnastoletnią letnią Emanuelę Orlandi, córkę watykańskiego urzędnika. Porywacze podający się za bojowników front Turkesz w zamian za uwolnienie dziewczynek domagali się zwolnienia akczy. Stało się wówczas jasne, że porwanie obu dziewczynek ma wywrzeć presję na Jana Pawła II, aby ten z kolei wpłynął na włoskie władze w sprawie uwolnienia Akczy. Ale sprawa porwania obu dziewczynek ujawniła również włoskim śledczym, że porywacze mają swoich ludzi także wewnątrz Watykanu. Jakby tego było mało, w okresie pomiędzy porwaniem obu dziewczynek do Rzymu przybyli dwaj bułgarscy sędziowie, Jordan Ormankow i Stefan Markow Petkow, którzy pod pozorem przeprowadzenia międzynarodowych czynności prawnych dotarli do Akczy i zdołali go pięciokrotnie przesłuchać w rzymskim więzieniu Rebibia. Dopiero potem okazało się, że Ormankow i Petkow w rzeczywistości byli funkcjonariuszami bułgarskiej służby bezpieczeństwa. W każdym razie efektem przesłuchań akczy przez Ormankowa i Petkowa było to, że po raz kolejny zmienił on swoje zeznania, zaprzeczając jakoby miał kontakty z Antonowem i innymi Bułgarami. W rezultacie tego drugiego śledztwa, 27 maja 1985 roku zaczął się drugi proces tureckiego zamachowca. W jego trakcie Akcza symulował obłąkanie. Niewiele wniosła również procesowa konfrontacja pomiędzy Akczą, a jego tureckimi wspólnikami, Jalcinem Ozbejem i Abdullahem Katlim. Znajomości z Akczą zaprzeczył również Antonow. To wszystko podważyło najważniejsze założenie tego procesu, którym miało być ustalenie tzw. bułgarskiego tropu. W rezultacie tego 29 marca 1986 roku rzymski sąd skazał jedynie Omara Bakciego i ponownie Akczę za nielegalne posiadanie broni. Uniewinnił natomiast Bułgarów Antonowa, Ajwazowa i Wasiliewa oraz Turków Serdara Celebiego i Omara Selika. Co jeszcze bardziej było ciekawe, to to, że w uzasadnieniu swojego wyroku rzymski sąd stwierdził, że zebrane przez śledczych dowody niewątpliwie wskazują na istnienie zorganizowanego spisku, którego celem miało być zamordowanie Papieża. Tyle tylko, że sąd nie wskazał w tym uzasadnieniu, kto był organizatorem tego spisku, ale nie był to ostateczny koniec całej sprawy. 26 listopada 1987 roku rozpoczął się proces apelacyjny w sprawie wspomnianego wyroku, w czasie którego Prokurator nieoczekiwanie złożył wniosek o zatwierdzenie sentencji uniewinniającej wszystkich oskarżonych Turków i Bułgarów. Miesiąc później, rzymski sąd kasacyjny zatwierdził wyrok sądu apelacyjnego. Wprawdzie w sprawie oskarżonych Turków toczyło się jeszcze odrębne śledztwo, ale i ono zakończyło się bez rezultatów. Podobnie zresztą zakończyło się śledztwo w sprawie porwanych dziewczynek Emanueli Orlandi i Mirelli Gregori. Ustaloną przez włoski wymiar sprawiedliwości wersję zamachu na papieża trudno uznać za prawdę, ponieważ jest w niej zbyt wiele luk. Zacznijmy od przebiegu samego zamachu. Mehmet Ali Akcza nie działał sam. Jak ustalono, miał swoich pomocników, Turków i Bułgarów. Ci wprawdzie zostali oskarżeni, ale nie udowodniono im winy. Bez wątpienia Turcy i Bułgarzy byli uczestnikami przygotowania i wykonania zamachu na Jana Pawła II. Włoscy śledczy, dokonując rekonstrukcji przebiegu zamachu, pominęli wiele innych, bardzo istotnych wątków. Ale nie tylko sam przebieg zamachu zawiera luki. Zamach został wyrwany z całego kontekstu zdarzeń, które go poprzedzały lub po nim nastąpiły. Dzisiaj wiemy, że ten zamach był częścią wielkiej, tajnej operacji, która została zaplanowana zaraz po jego wyborze. W tej operacji Udział brały służby specjalne i dyplomaci wielu krajów. Jest oczywistym, że taką operację mógł wówczas przeprowadzić tylko Związek Sowiecki i to przy współpracy ze swoimi satelitami z Europy Środkowo-Wschodniej. Ta operacja nie zakończyła się wraz z zamachem na papieża, ale trwała znacznie dłużej. Włoscy śledczy, w ogóle nie ustalili roli Sowietów w tej operacji, pomimo zebranych wielu poszlak na ten temat, jasno na to wskazujących. Co ciekawe, nie zwrócili się w tej sprawie do amerykańskiej CIA, która jasno wskazywała na wiodącą rolę Sowietów w tej operacji. Jeden z raportów CIA na ten temat konstatował jasno, że bułgarski wywiad wojskowy Przeprowadził zamach na papieża na żądanie wojska sowieckiego. Włoscy śledczy nie zwrócili się również do Amerykańskiego Kongresu, którego specjalna komisja śledcza również badała wątek udziału Sowietów w zamachu na papieża. Dzisiaj wiemy na ten temat znacznie więcej. Wystarczy wspomnieć o ujawnionej w 1995 roku Dyrektywie Sowieckiego Biura Politycznego z 13 listopada 1979 roku, nakazującej KGB wykorzystanie wszelkich dostępnych możliwości celem zahamowania nowego kursu politycznego zainicjowanego przez polskiego papieża. A jeśli zajdzie taka potrzeba, z zastosowaniem środków wykraczających poza Dezinformację i dyskredytację. Ta dyrektywa w praktyce zobowiązywała służby sowieckie do podjęcia nieograniczonych działań przeciwko polskiemu papieżowi, włącznie z dokonaniem na niego zamachu. Włoscy śledczy nie zrekonstruowali także bułgarskiego tropu, pomimo tego, że mogli tego dokonać. Pominęli również wątek udziału w przygotowaniu i przeprowadzeniu zamachu innych służb bloku sowieckiego, a zwłaszcza Polski. Trudno uznać znane już dzisiaj raporty rzymskiej rezydentury wywiadu PRL dotyczące systemu bezpieczeństwa Watykanu i osobistej ochrony papieża za przypadkowe. Zupełną porażką włoskiego wymiaru sprawiedliwości zakończyła się sprawa porwania Mirelli Gregori i Emanueli Orlandi, co miało bezpośredni związek ze złożonymi zeznaniami akczy w sprawie tzw. bułgarskiego tropu. Pominięto również niezwykle interesujący wątek współpracy porywaczy Orlandi i Gregori z osobami z Watykańskiego Sekretariatu Stanu. Tymczasem jego rozwikłanie mogłoby dać im odpowiedź na pytanie, czy w zamachu brała udział wewnątrzwatykańska opozycja przeciwko polskiemu papieżowi, której przywódcą był wówczas kardynał Agostino Casaroli, nieakceptujący polityki Jana Pawła II wobec komunistycznego bloku. Włoscy śledczy. W ogóle nie uwzględnili tego, że po zamachu operacja przeciwko papieżowi trwała nadal, a jej celem było zatarcie kluczowych śladów i wypaczenie ostatecznych wyników włoskiego śledztwa w tej sprawie. Co ciekawe, po upadku Związku Sowieckiego i całego komunistycznego bloku włoscy śledczy nie podjęli tego śledztwa. Ponownie pomimo tego, że pojawiła się szansa dotarcia do archiwów służb komunistycznego bloku, co mogłoby znacznie poszerzyć wiedzę na temat operacji przeciwko papieżowi. Nie skorzystali również z szansy na przesłuchanie tych funkcjonariuszy komunistycznych służb, którzy brali udział w tej operacji, jak na przykład szefa wschodnioniemieckiej sztazi, Ericha Milkego, który potwierdził swój udział w tej operacji. Włoski wymiar sprawiedliwości nie wznowił śledztwa także wtedy, gdy 4 maja 1998 roku znaleziono w Watykanie ciała zamordowanego komendanta Gwardii Szwajcarskiej Alojza Estermana, jego żony Gladys Metza Romero oraz gwardzisty Cedrika Tornaya. Pomimo tego, że Esterman okazał się agentem sztazji, a jego żona KGB. Błędy, zaniechania i uleganie presji Sowietów, Bułgarów, jak również włoskiej elity politycznej, która sympatyzowała z komunizmem, sprawiły, że obraz zamachu na papieża ustalony przez włoskich śledczych jest pełen dziur, jest ich nawet zbyt wiele. Abyśmy mogli mówić o poznaniu prawdy. Przez wiele lat władze komunistycznej Polski zapewniały, że jesteśmy krajem, który nie posiada na swoim terytorium broni atomowej. Tymczasem było zupełnie inaczej. Okazało się, że byliśmy wówczas przysłowiową beczką prochu i to jak po latach się okazało jądrowego o tym państwu opowiem w moim następnym filmie który zatytułowałem atomowa Polska gorąco zapraszam do oglądania Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty gorące podziękowania składam zarządowi regionu środkowo-wschodniego NSZZ Solidarność w Lublinie, mecenasowi mojego kanału. NSZZ Solidarność to największy związek zawodowy w Polsce. Profesjonalizm, wartości i skuteczność to oferta Solidarności. Razem z nią otrzymasz wsparcie w rozwiązaniu Twoich problemów z pracodawcą. Z solidnym związkiem jest to dużo łatwiejsze. Dziękuję za wsparcie kanału Zakazane historie srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, kantorinternetowy.pl oraz wiosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.